zgodziłeś się na wywiad, który cię prosiłem na Discordzie i chcesz, żebyś odpowiedział na parę pytań, które ci zaraz zadam. Pierwsze pytanie w takim razie. Ostatnio do gry zostały wprowadzone pancerze i jest takie pytanie, ponieważ one dają dodatkowe miejsce na granaty, na medkity i tak dalej, co nie? Dlaczego one zabierają miejsce w ekwipunku, skoro powinny dawać tak naprawdę? Czemu powinny dawać miejsce tak? Znaczy, jak masz taką kamizelkę kuloodporną na przykład, po prostu takiego vesta, to możesz do niego pokładać naboje i na przykład jakieś tam granaty podoczepiasz, czy nie ma dodatkowych miejsc? Pytanie w ten sposób. Jaki ma sens, że możesz mieć jednocześnie trzy karty? No to nie albo ma sensu. Radia akurat nie możesz mieć, no ale trzy apteczki zabierają tyle samo miejsca, co trzy karty. Trzy karty wielkości, nie wiem, tego portfela zabierają tyle samo miejsca, co trzy takie wielkie apteki. Mhm. Czy ma to sens? Nie ma to sensu. Są pewnego rodzaju uproszczenia w grze, szczególnie w ekwipunku, które nie mają na celu symulować identycznie, jak to działa, tylko mają być dobrą mechaniką z poziomu gry. I uważam, że posiadanie trzech przedmiotów medycznych jest takim samym dobrym limitem, jak posiadanie trzech różnych kart, albo posiadanie jednego pancerza w zamian za to, żeby mieć więcej miejsca na amunicję, czy ogólnie większe limity, też jest fajnym jakby wyborem z gry, tak? Możesz mieć ogólnie więcej rzeczy tego samego typu, ale nie możesz mieć różnych rzeczy, większej ilości różnych rzeczy. Jak szczerze, gdybym ja robił pancerze, to zrobię tak, że byłyby miejsca na pancerz na środku ekwipunku, żeby on nie zabierał miejsca, co nie? Ale żeby dalej na przykład dał jakiś jeden dodatkowy slot w ekwipunku, tak szczerze, żeby było zamiast 8, byłoby 9. Nie wiem, czy ma to sens, jeżeli tak się o to skłócisz, teoretycznie pancerz może zabierać jakieś kieszenie, które masz w koszuli. No tak, dalej, może nie? Zabierać, ale... Wiadomo, że... To, co pancerz symuluje w tej grze, to jest to, że masz przede wszystkim większe obrażenia od pocisków. Znaczy, no, masz zmniejszone, no. No i możesz więcej trzymać rzeczy typu granaty czy amunicję. Mhm. No inne przedmioty, okej, rozumiem, że mógłbyś je wsadzić w te kieszenie od pancerza teoretycznie. Ale też apteczki mają suwaki, możesz po prostu sobie włożyć, no, przypomnieć, nie? Zgadzam się, tylko no mówię, tak. Tutaj bardziej chodzi o to, że ma to zupełnie inny wpływ na gameplay i myślę, że to akurat bardziej mi się podoba tak, że pancerz jednak oprócz tego, że jest delikatny spływanie i że zwiększa tę staminę, także zajmuje jedno miejsce w ekwipunku, więc możesz mieć mniej jednego jakiegoś przedmiotu. Myślę, że to jest akurat całkiem spoko trade-offem, biorąc pod uwagę, że możesz mieć więcej przedmiotów bardziej nastawionych na walkę. No w sumie zgodzę się. W tamtym roku chyba wyszedł pluszak 096, co nie? Czy planujecie kolejny jakiś merch z gry, na przykład jakieś takie koszulki? Nawet proponowałem, żeby dać 939 jako pluszaka. Planujemy wydać nowe pluszaki. Obecnie jest śmieszna sprawa, ponieważ Makeshift do nas napisał z ofertą kolejną i teraz oni czekają na nas, ponieważ my teraz będziemy w najbliższych miesiącach, w najbliższych tygodniach będziemy prezentować rework jednego ze stepeków, bo będzie. No wiem jakiego nawet chyba. No i, jakby razem z tym chcemy również wydać merch z tym SCP-kiem. No i tak samo, już maskotka jest gotowa, a reportu jeszcze nie ma, więc na razie to oni czekają na nas. Niech zgadnę. Jest to 939? Nie mogę się to powiedzieć. Kolejne pytanie dotyczy Steam Workshopa. Czy planujecie wydać do gry? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Na tym etapie ci mogę powiedzieć, że nie planujemy takiej opcji. Jeżeli mnie zapytasz, czy jest to coś, co bym chciał w grze, to też nie jestem w stanie ci to odpowiedzieć, nie dlatego, że nie chcę powiedzieć, tylko dlatego, że autentycznie nie wiem. Mamy tego mieszane uczucia, bo z jednej strony mody powodują, że faktycznie gra jest bardziej jest urozmaicona z jednej strony. Faktycznie ludzie dłużej zatrzymują się w grze, ludzie, którzy już długo grali w grę, dłużej przy niej zostają, no bo są mody, które dają nowy content, kiedy my nie jesteśmy w stanie go dawać. I wiadomo, że kiedy masz społeczność składającą się ze setek tysięcy ludzi, którzy po prostu robią shitpost, tysięcy moderów pewnie, którzy zrobią cokolwiek, to oni są w stanie dużo szybciej dać nowy content niż my jesteśmy, nawet pomimo tego, że my mamy teoretycznie wyższy budżet od nich, jak oni to robią, no się znam, a oni to robią z pasji, a nie dla pieniędzy tak naprawdę, no. My też to robimy z pasji, no. No tak. Jeżeli mam ci pokazać, jakie dostaję przelewy z tego, co mi zostaje na końcu dnia, no to byś się załamał tym. Pracuję mniej więcej za połowę minimalnej krajowej na tym etapie, więc... To powiem ci tak jeszcze. SCP Containment Breach Multiplayer, co nie? Steam Workshop. Pierwszy mod, jaki jest, to jest przerobienie kurwa modelu klasy D na Furasa. A propos moderów. Znaczy, no to jest ten etap, to, znaczy
już ten przykład zostawiając na bok. Druga strona modelowania jest taka, że ludzie oczywiście będą dawali rzeczy, które sprawią, że gra będzie wyglądała inaczej niż my ją... Będzie nierealna po prostu już. Będzie nierealna, już nie będzie nasza. Mhm. Jednak myślę, że całym sensem, żebyśmy my w ogóle istnieli, jest dlatego, żeby był ktoś, żeby była jakaś jedna jednostka, która jest w stanie powiedzieć, co powinno być w grze, a co nie powinno być w grze. I w tym momencie, kiedy nie wiem, dodajemy workshopy czy inne tego typu rzeczy, które pozwalają ludziom dodać jakiekolwiek mody dosłownie w jednym kliknięciu, to w tym momencie w pewnym sensie tracimy kontrolę nad tym, co faktycznie się nadaje w tej grze, a co nie. Czyli powiedzmy, jeżeli byłby Steam Workshop, to musiałby być on jakby przyglądany na bieżąco przez game devów tak naprawdę w sumie. Słuchaj, jestem wolnorynkowcem i nie chciałbym, żeby każdy mod był przeglądany i akceptowany przez nas. Jest bardzo dobrze, że ludzie mają możliwość modowania tej gry, że my ich nie ścigamy, że mamy licencję Creative Commons, więc każdy może sobie tę grę ściągnąć, przerobić i sprzedawać bez żadnych ograniczeń. No w sumie tak. Ale wiadomo, na serwerach oficjalnych zweryfikowanych chcemy, żeby jednak był jakiś określony poziom, żeby ta gra jakkolwiek jakoś wyglądała i żeby też nie była naładowana kupą różnych tych, nie? No w sumie tak. Modów. No racja. Jakie masz dalsze plany na gry takie na rozwój? Czy możesz jakoś to tak zdradzić, jakieś takie małe szczegóły, czy wolisz, żeby to zostało takie... Mogę ci dać bardzo ogólną odpowiedź, kierunek. Uważam, że... O kurde, dobra. To jest zdanie, które jeszcze nie zostało oficjalnie potwierdzone przez nasz gang designerów. Możliwe, że mnie przekonają do czegoś innego, ale ja osobiście uważam, że po Parabellum gra się stała zbyt bardzo taka competitive, taka... Też tak sądzę. Dla tryhardów, dla spoceńców po prostu. No tak, zauważyłem to na swoim serwerze, w połowie mojej administracji to jebane tryhardy. Tak. Chciałbym pozdrawić z tej strony użytkownika Badnikaro, a.k.a. Marine, który jest kurwa serwerowym tryhardem i ludzie na niego narzekają. Znaczy, mamy dużo sposobów, żeby temu zaprzestać. Chcemy, to co ja bym proponował, to co będę prawdopodobnie jutro proponował naszym teamu, to żebyśmy zmniejszyli damage wszystkich broni do tego stopnia, że mniej więcej potrzebujesz 3 strzały, żeby kogoś zabić w głowę. Czyli, że ogólnie jest dłuższy jest team to kill, time to kill. No i również takie rzeczy jak zredukować ten Hume Shield OSCP-ków. To jest kurwa zdecydowanie za dużo. To jest za dużo. Ten fioletowy pasek, który jest na ten zbyt. Regeneracyjny, no. No bo obecnie dobrzy gracze są, czy dobrzy, tryhardy są po prostu w stanie zabrać 1500 damage'a, cofnąć się, poczekać i czekać potem w jednym... Miałem taką ostatnią sytuację. Grałem z chłopakami, to było w... Nagrywałem tam z ekipą, tam z Abim. Nagrywaliśmy i zostałem jeden na jeden z nieśmiałkiem, on miał full HP i go po prostu sam zdruchałem. Po prostu gościa strajhardowałem. Znaczy no ogólnie dużo jest takich rzeczy, które nawet nie wymagają bycia dobrym w tej grze, tylko po prostu jest dużo takich sposobów, żeby wykorzystać niewiedzę nowych graczy. No jest, na przykład DC w konsoli dostajesz Discorda. To jest kurwa najbardziej absurdalne. Ale nie, ale mówię takich bardziej typowo gameplayowych rzeczy, typu... że możesz wziąć sobie supresor, no i snajperkę, w sensie scope'a ze snajperką i stawić się w jakimś jednym wąskim korytarzu i po prostu strzelać do ludzi, którzy nawet ciebie nie widzą i nie słyszą, no tak. Nic takiego. To jest super opcja. Nawet nie wymaga jakiegoś super skilla od ciebie. To jest po prostu wykorzystujesz fakt, że ludzie nie sprawdzają tego i nie uważam, że to jest dobra gra, w której można, w której jedna osoba może zabić 20 osób i nawet nie otrzymać żadnego obrażenia. Czyli taki jakby durability patch do SCPSL. Taki bardziej anti-competitive. Anti-competitive, no. Żeby bardziej była wydłużyłoby to walki nawet, tak mi się wydaje. Wydłużyłoby to walki, zrobiłoby to przede wszystkim bardziej fair dla nowych osób i wbrew pozorom bardziej by sprawiło, że wymagany jest skill w takim strzelaniu i tak dalej, bo teoretycznie gry z dłuższym team killem wymagają większego skilla. Musisz więcej... Znaczy to po prostu usuwa sytuację, w której możesz kogoś tak z dupy, zza rogu zabić od razu, zanim masz jakąkolwiek szansę na reakcję. Wydłużenie tempo kill spowoduje, że przynajmniej masz jakąkolwiek szansę, żeby zareagować, cofnąć się albo wycelować i samemu zacząć strzelać. No w sumie żeby tak. Zrobić jakiekolwiek obrażenie. A nie sądzisz, że przez to SCP-ki będą mocniejsze? Bo wiesz, zmniejszysz Hume Shielda, ale są SCP-ki, które nie mają Hume Shielda, na przykład Plaga, który kurwa ma dostać rework albo się zesram. Zbyt OP. Czy nie sądzisz, że SCP-ki bez Hume Shielda będą zbyt OP? Na przykład
taki plaga? Lany nie do końca zakłada zmniejszenie damage'a broni, ale bardziej zredukowanie multiplayera na headshota. Aha, okej. Okay. Czyli że headshot obecnie. Czyli dalej byś w głowę byś walił mniej, ale w ciało by wychodziło tak samo. Tyle samo, okay. Ataki by dostawały tyle samo. To jest taka zmiana, która nie wymagałaby rebalansu całej gry. Ale taki po prostu obniżyłoby mini... ten. A takie małe ustawienie paru wartości. No w sumie nie jest to aż taki zły pomysł, tak naprawdę. Ostatnio na twoim statusie na Discordzie można było zauważyć, że projektujesz nowego Survey Zone'a. Czy... Słucham? No, na statusie aktywności było widać, że jest Surface Map było robione. Okej, to trollowałem was wszystkich, ale tu przy okazji wam powiem w takim razie, co będzie dodawane. Z SCP-079 teraz będzie miał taką opcję, że będzie widział mapę wszystkich stref na jednym momencie. Jak kliknie tab, to widać wszystkie strefy. Jedną z tych stref jest strefa Surface Zone, nie? I to jest akurat skrypt, który edytowałem, skrypt, który wyświetla Surface Zone w SCP-079, więc... Okej, czyli to był po prostu prank. To był nieintencjonalny prank, no. Okej, bo już community całe u mnie na serwerze zostało, Boże, nowy Surface Zone, ja pierdolę, co się dzieje, Hubert w grę rozpierdoli. To jest mapa do Surface Zone, no. No to czyli po prostu komputer teraz będzie miał nowe opcje. No, zresztą widziałem, że był projektowany na streamie. Nie mówię, że na pewno Surface nie będzie w 12.0, ale też nie mówię, że będzie. Też no, Surface Zone potrzebuje rewoka. To jest chyba jedyna strefa tak nietknięta kompletnie. Tak, kompletnie nietknięta. Znaczy, tak. No Entrance też nie. Alpha Warhead był tylko tykany. Tak naprawdę. No, miał swoje minimalne rework. No i Entrance Zone też nie jest tykany. I Entrance Zone, no tam jeden pokój, ale co to jest? Jaki? Interview? No ten, to z tymi ławkami, nie ten konektor. No to akurat jest no, to, no, no tak, to jest CBK zajebane. No, wszystko jest zajebane. Wszystko jest zajebane w Entrance Zone z CBK. Ostatnio spotkałem się z bardzo śmieszną rzeczą, jaką jest optymalizacja tej gry. Czy może coś więcej na ten temat powiedzieć? Ponieważ są gry na Unity, które mają zdecydowanie lepszą optymalizację. No, mogę podać kilka. Nie ma konieczności. No, nie ma konieczności chyba. Ludzie oczekują, że optymalizacja to jest coś, co masz przycisk, klikasz optymalizuj. Prawda jest taka, że optymalizacja jest dużo trudniejszym rzeczą niż na przykład zrobienie, żeby gra wyglądała dobrze. Albo żeby gra miała dobre audio i tak dalej. Bo nie wszystko jesteś w stanie zrobić. Optymalizacja odrobinę... To, co jest w ogóle śmieszne, to że w większości przypadków obecnie optymalizacja gry, zła optymalizacja gry, nie wymaga, nie wychodzi z tego, że jest źle gra napisana, tylko dlatego, że źle wykorzystuje Unity jako silnik do grafiki. Nasze korytarze mają wszelkie dynamiczne światła, czyli każdą klatkę, wszystkie ścienie są na nowo budowane, no faktycznie. Nie ma niczego takiego i to powoduje... To jest 90% czasu renderingu, pozostałe 5% to jest w większości fizyka i może jakieś 5% to jest faktycznie kod. No i renderowanie samych pomieszczeń i kształtów. Renderowanie pomieszczeń, kształtów, no. Oświetlenia, to wszystko to jest 90%, można powiedzieć. Animacje. Nasza gra nie jest optymalizowana nie pod względem kodu, ale pod względem wykorzystywania wszystkich technologii, jakie Unity ma. Mamy za mało specjalistów, którzy by się tym zajmowali. Jeżeli tutaj ktoś jest, to jest w stanie zrobić ruszające się pomieszczenia, które jednocześnie mają wybejkowane światła. Znaczy mamy parę osób, które nad tym pracują i mają nawet całkiem dobry progres, ale to mówię. To jest kwestia czasu jeszcze. To jest kwestia czasu. Nie chcę mówić pieniędzy, no bo to nie jest akurat coś, co wymaga dużo pieniędzy, ale coś, co wymaga dużo nauki, eksperymentowania. No w sumie wy się jeszcze do jego silnika cały czas uczycie tak naprawdę. Dużo ludzi nie rozumie, że optymalizacja też wymaga, też jest czymś, co dla studia indie jest wymagające. No to prawda. Że, znaczy dużo często słyszę, że o jak to jest możliwe, że GTA 5 u mnie działa w 120 FPS-ach, a jest tylko w 50. Bo to jest różnica silników. GTA 5 zostało stworzone przez Rockstara, którzy mają nieograniczony budżet i mogą sobie nowy silnik kurwa zrobić dla beki i tyle. Jeżeli masz studio już AAA, to masz Rockstara, masz cokolwiek, to masz po prostu worek pieniędzy i możesz rzucić i powiedzieć optymalizujcie. I masz tak naprawdę, team, który będzie się tylko przez 8 godzin dziennie pracował nad optymalizacją tej jednej gry. Jak my będziemy spędzać 8 godzin dziennie nad optymalizacją gry, to nie będziecie mieli żadnego kontentu. To nie będzie progresu. Nie będzie żadnego kontentu. A co sądzisz o systemie cooling? Czy on się spisuje? Bo mi się wydaje, że on jakby... On został wprowadzony, on spełnia swoje oczekiwania, znaczy spełnia swoje zadanie bardzo dobrze, tylko mi się wydaje, że on już jest taki troszkę... Kurwa, nie wiem jak to teraz nazwać. Mi się wydaje, że on jest taki troszkę już...
No wiesz, taki... Nie wiesz. Taki troszkę spełnia swoje zadania, ale nie do końca mi się wydaje. Że on na początku jakby dawał sobie super radę, że faktycznie optymalizacja zdecydowanie się poprawiła na Parabellum, ale mi się wydaje, że to już jest za mało. Zgodzę się z tobą. Aczkolwiek nie wiem, czy to ma cokolwiek wspólnego z Kulingiem. Powiem tak, Kulik akurat ma taki mały problem, że on przeniósł pracę z karty graficznej na procesor. No i to jest duży problem. Teraz to, co mówiłem, 90% czasu to zrenderowanie, to było 90%, które było robione przez kartę graficzną. Obecnie to jest nadal 90%, ale z czego głównie to jest procesor. Karta graficzna renderuje tylko jeden pomieszczenie, a procesor szuka wszystkich pomieszczeń, które brakują. To już wiem, dlaczego ten Filip do nas podszedł, Smelek, ma nim na Discordzie, on mówił, że narzekał, że no, że miał 1060 i mu zapierdalało, teraz ma 2060 i jest gówno jebane. Ponieważ karta graficzna dostaje więcej mocy, ponieważ jest silniejsza, a procesor dostaje trochę mniej. A tak czy jak procesor, to tak naprawdę nie... No dobra, powiedzmy, nie? To tak naprawdę nie musisz odczuć karty graficznej DSA, tylko procesor. Tak? Też nie do końca, ale tak. Ale procesor jest wymagany silniejszy przez cooling teraz. Procesor jest wymagany przez cooling. Możliwe, że przejdziemy na Vulkana. Co jest, obecnie gra jest w DirectX-ie. Jakbyśmy przyszli na Vulkana, to być może by to nawet pomogło. To, na czym obecnie pracujemy, to jest HDRP, co jest jakby pozwala nam na zmodyfikowanie w ogóle całego systemu, w jaki sposób to jest zrenderowane. Mówię, to jest coś, na czym teraz obecnie pracuje nasz mały team, nie wiem, może dwie osoby nad tym pracują, może trzy. To jest coś, co byśmy planowali w 12 albo 13.0. Czyli dopiero w następnych update'ach. No, na następnych dużych update'ach. No, teraz 12.0 będzie wychodziło. Tak. Dobra. No to by były wszystkie pytania. Dzięki za odpowiedzi. Graba. No. Ja pierdolę.